Witam z trasy do Starokrakowskiego Lasu. Coś wspaniałego, 15 dzień sierpnia, Dzień Wojska Polskiego, a ja jadę na te królewskie grzyby, na te wojenne grzyby, które wczoraj były, a dzisiaj będą może piękne borowiki, zobaczymy. Wspaniała pogoda, ale na żniwa się nie nadaje, bo przed chwilą lał deszcz. Fenomenalna pogoda. Powiem, że jest piękne, bezchmurne niebo. Co prawda asfalt mokry, przed chwilą padał deszcz, lało. Bizony pozjeżdżały na bazę. A ja idę w las. W ten piękny las. Skąpany w deszczu. Skąpany w słońcu. Wilgotny i gorący. Temperatura 30 stopni. Czy sobie ktoś to może wyobrazić, kiedy ja zbierałem borowiki przy minus 5 stopniach. A tutaj mamy plus 30. No słownie tropiki mamy w Polsce. Bo mamy i mokro, i gorąco, i parno, i burzowo. Coś wspaniałego. Las Starego Krakowa. Stary las, naprawdę tu jest w tym lesie wszystko. Nawet prawdziwek jakiś rośnie. Ciekawe w jakim on jest stanie. Nawet dwa. To jest zupa. To też jest lipa. Nie biorę tego towarzystwa. Starokrakowskie buki. Tu są buki. A tutaj pod nimi rosną, proszę zobaczyć. Bardzo kiepskie grzyby, bo to są grzyby czerwone, czyli jak one się nazywają? Każdy wie. Nie szatany, nie. A tutaj nie ma już ceglastych, tylko są borowiki szlachetne. Ślimaki je tutaj, kurczę, rakują. Kapelusz skreśniały. Nie, to jest brzydkie. Tu kolejny, ciekawy jak ten. Ojej. Też go ślimaki, widzę, atakują. Strasznie ślimaczny las. Gdzieś w liściach jeszcze jeden. Obryziony z każdej strony. No ten jeszcze biały pod spodem, ale też konsumowany z każdej strony. Starokrakowskie buki i stare prawdziwki. Tego nawet nie biorę. Mam do suszenia by się nadawał, ale nie biorę takich starych skapcieniałych. To jest chyba podgrzybek. Też go nie biorę, też zjedzony. Pierwszy dziś chyba nie zjedzony przez ślimaki. Tak, ten nie zjedzony, a ten? Ten już tak. Ojejku, dzisiaj straszne grzybobranie. Straszne, strasznie kalekie grzyby są. Trudne lasy Starego Krakowa, bagniste. Z bałaganem wielkim, a tu proszę, gdzieś na jakimś urwisku. Tam jeden par prawdziwych się utopił w błocie, ale ten jakoś tu żyje, chociaż miał kolegę ślimaka. Ciężko było temu ślimakowi pewnie na tej skarpie operować, ale prawdziwych się udał. Twardy, piękny okaz, podoba mi się. Ale jest upał, strasznie gorąco. Gdzieś w suchych gałęziach, proszę zobaczyć jak ukryty. Oj, oj, oj. No ładnie jest, żółciutki. Taki cytrynowy. Podoba mi się, przynajmniej ślimaków na nim nie ma. Buki. Na górze rosną buki, a jeszcze wyżej rosną jakieś inne drzewa. Trochę świerków suchych, a tu na dole piękny, prawdziwy. Ło! Ale grzybisko. To tak. To mi się podoba. Pierwszy dzisiaj, to nie jest ładny grzyb, tylko to jest fantastyczny grzyb. Aż go szkoda wyrywać. Nie wiem jak go nazwać w ogóle. Przemyślę jeszcze tą sprawę. Powiem, że to jest właśnie fenomen Starego Krakowa. To jest właśnie ta tajemnica Starego Krakowskiego Lasu. Takie borowiki. Naprawdę, bo to są borowiki. Nie wiem jak je nazwać. O! To jest grzyb biały, grzyb właściwy. I tu jeszcze z boku drugi rósł. Coś wspaniałego. Ten prawdziwek naprawdę mógłby wyrosnąć na jakiegoś wielkiego okaza. Bardzo olbrzymiego, bo jest potencjał, jest noga olbrzymia, olbrzymia siła.
jest fundament bardzo mocny. Na tym trzonie mógłby naprawdę spory kapelusz się pojawić. O ile by ślimaki nie przyszły. A jak na razie nie przyszły. Nie wiem, jak go tutaj wyeksponować, pokazać. Bo jest naprawdę co pokazać. Takie grzyby się rzadko widuje. Takie wielkie achne. 15 dzień sierpnia. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Starym Krakowie. Fantastyczne okazy białe pod spodem. Śliczne są. Te dwa brudne grzyby tamto są prawdziwki. Ale nie chce mi się tu w zasadzie do nich iść, bo można zjechać po tej skarpie błotnej. Ale spróbuję. Duże pochylenie terenu. Co to są za grzyby? Jakieś tam borowiki. No, ładne są. Teren górzysty, jak na Stary Kraków przystało. Stary las rośnie w starym, trudnym terenie. Trudny teren, ale borowiki są. Ostatnio tu nie byłem, trochę szkoda, bo one tu już pewnie były. Akurat na ten tutaj miejsce nie przyszedłem. One widzę faktycznie rosną co roku w tych samych miejscach. Mniej więcej. O. W tamtym roku też chyba raz to znalazłem. W tym miejscu, na tych bukach. 30 stopni ciepła. Jest bardzo mokro, bo padał deszcz. Nie wiem, jak ta ściółka wygląda, ale grzyby, które rosną, są w zasadzie same młodziaki. Bo te stare to chyba ślimaki zjadły. Tak mi się wydaje. Las brzozowy, ale z dodatkiem świerka. A tutaj taki borowikowaty koźlarz pomarańczowy. Borowik szlachetny. Ale tutaj tak sobie idę. Co tu widzę? W tych jagodzinach. Proszę zobaczyć, jaki ładny. Pomarańczowy jakiś borowik. Trochę żółtawy pod spodem. Taka moja mała miejscówka tutaj. Zawsze tu zaglądam, bo zawsze coś tu znajdę. Drugi. To jest trzeci. Takie trochę żółtawe, ale ładne. Tu przewrócony delikatnie. Rośnie krzywo, ale rośnie. Kolejny. A położę go. Jak się chodzi z grzybem, to się następnego nie znajdzie. Taka jest zasada. O, jakiś muchomor. Tutaj jest, widzę, piękny borowik. O. Bardzo ładny. No, ten jest też śliczny. Coś go tu jakaś mysz podgryzła, bo wióry się sypały. Ale to już tak jest z grzybami. Tu jeszcze jeden. O. Dobra. Tu muchomory są. A w tym moim dołku dzisiaj nie ma grzybów. No, trudno. Nie zawsze 1 maja. Poszły może na święta, na defiladę Wojska Polskiego. Gdzieś mogły się udać na chwilę. Może innym razem będą. Trudno. Muszę się cieszyć tym, co jest w innych miejscach, bo w innych miejscach nigdy tyle nie było. Gdzie ja mam te swoje 4, a gdzie koszyk w ogóle jest? Porozkładałem się tutaj wszędzie. Teraz będę szukał tych grzybów. Koszyk jest tutaj. Dobra, to już jakiś sukces. Dobra, to wszystko obrać.
słońce, wszystko się w słońcu mieni i prawdziwki naprawdę ciężko wyszukać nieraz, bo tak jak tu na przykład śliczny taki bąbelek sobie rośnie na murawie takiej. Tu gdzieś taka była zwalona brzuska i prawdziwka widziałem. Poszedłem po koszyk i mówię, przyjdę po niego jeszcze raz. Jest tutaj schowany. Co to jest za grzyb? O, to jest już stary, poczciwy borowik. Niech sobie stoi. Tak odbiłem trochę na bok, mówię, pójdę zobaczyć tam, gdzie ludzie chodzą, co jest. Znaczy ludzie chodzą, tutaj czasami ktoś przychodzi, wiem. Tam, gdzie ja chodzę, to nikt nie chodzi. Proszę. Jaki ładny, biały. Ta jednodniówka przy tej temperaturze, to one mogą rosnąć bardzo szybko. Tak mi się wydaje. Podgrzybki, to las świerkowy jest. One są wszystkie mokre, bo padał deszcz. Ja ich nie będę brał, bo chociaż one są bardzo ładne. Zobaczę, co tam warte. Ludzie dzisiaj chyba świętują, bo proszę zobaczyć, jaki prawdziwek. Co prawda ktoś tu chyba jednego wydarł. Kiedyś może, a tutaj o. Aż mech wydarł do góry. Piękny. Fantastyczny okaz, proszę. Jest piękny. Prawdziwek. Pod świerkami. Ładny, biały, pod spodem. Las starokrakowski, wielka niespodzianka. Tutaj nigdy nie było grzybów. Takich prawdziwków. Żadnych prawdziwków. A tu proszę. Raz. Dwa, trzy, cztery. Pięć. Gdzieś tu jeszcze pod świerkiem się coś chowa. Nie ma, ale ten jaki. Najładniejszy z tej całej gromady. Grzyb biały, znaczy się właściwy. Wszystkie są w sumie białe, no ten jeden lekko żółty. Ale tutaj się nie spodziewałem grzybów. Woda starokrakowska. A tu nad brzegiem prawdziwek jeszcze jeden. Jestem zaskoczony w tym miejscu, żeby rosły grzyby. Zawsze tutaj przechodziłem. W ogóle nie rozglądałem się, bo nigdy nie było nic. A tu proszę. Tu jaki piękny borowik. Dzisiaj zbieram borowiki w miejscu, gdzie ich nigdy nie było. Po prostu jest duży wysyp grzybów. Jestem zaskoczony, że tutaj gdzieś są w jakichś takich szuwarach. Gdzieś jeszcze jakiegoś widziałem. Powiem, że jak się zobaczy grzyba, to się powinno go od razu wziąć, bo później można go nie znaleźć. O. Tu jest jakaś jeżyna i pod jeżyną rośnie prawdziwek, ale ten chyba będzie tam robak. Co tu się dzieje? Ślimak chyba go załatwił. Zobaczymy zaraz. Nie, 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 to nie się. Ten się nie nadaje. Absolutnie. Tu pod grzybek, ale go nie biorę, chociaż jest bardzo ładny. No, zobaczę go zaraz, ale coś podejrzany jest. A, nie biorę, to brzydki. Myślałem, że ładniejszy. Naprawdę w nieprzewidywalnych miejscach dzisiaj są grzyby dla mnie. Jestem zaskoczony, mile. Tutaj w tych świerkach trochę kurek znalazłem i to takich ładnych, dużych. Nie nagrywałem ich, jakie zbieram, bo to takie pospolite grzyby. Ale jak znalazłem prawdziwka, to owszem. Taki piękny, ładny, gdzieś pod jakąś małą świerczyną. Świerk prawie... Prawdziwek większy od świerka. No. Las taki jakiś, nie wiadomo jaki. Powycinany, poprzecinany. Tu borowik. No taki jakiś, może niezbyt pierwszej kategorii. Na stary Kraków przystało stary grzyb. Znajdę coś zaraz ładniejszego. A tu słońce gdzie jest? Ten ładny. Ale las bukowy mieszany z brzozą. A tu kto?
grzyby białe, piękne, czyli grzyb właściwy. Kolejny tutaj, jakiś wielgachny. Tak już ma ładnych parę dni. Chyba go nie będę brał. Niech się dalej kołysze. Szkoda grzyba męczyć. Ja powiem, ale jest gorąco. Ja się w cieniu chowam w lesie, tak jak i te muchomory. Ale nie tylko muchomory czerwone, bo tam gdzie czerwone muchomory lubią też rosnąć oczywiście. Nie kto inny jak borowiczki. O, już trochę lciwy. Nie, pięknie to wygląda. Borowiki w tropikach. Grzyb biały. Grzyb też biały. Tu kolejne dwa. O nie, ten nie. Te już są stare kołyszące. Zostawiam je. Nie wiem co z nimi zrobić. Kapcie czy nie kapcie. Już takie trochę leciwe. Też tu w tamtym roku rosły. W tym roku tutaj nie szedłem parę razy. To teraz przejdę i już przerosły. Chociaż jeszcze jeden jest maleńki. Całe szczęście, choć jeden. Dobra, biorę. Kurczę, w tamtym roku sobie obiecałem, że w tym roku będę tu zaglądał. Nie zajrzałem i proszę. Przestarzały. Tu też cała zgraja przestarzałych. Wszystko stare borowiki. Kurczę, szkoda prawdziwków. No nawet nie ma co. A było ich tutaj w jednym miejscu naprawdę dużo. Ślimaki wszystko zjadły. Szkoda. Tego to nawet prawie białego zjadły. Zawsze sobie obiecałem tutaj zaglądać. Nie zajrzałem. Teraz mam za swoje. Tylko strzępy zostały. Upał niemiłosierny. Gorąco i wilgotno. Ponad 30 stopni, 33 stopnie jest w cieniu. Ja nazbierałem koszyk borowików, ale naprawdę to jest jedno z bardziej trudnych grzyboplań, jakie w tym roku było, ze względu na to, że było okropnie gorąco. Trzeba brać po prostu ze sobą do lasu picie.